Witam serdecznie, kochani. Może mnie nie poznajecie, ale jesteśmy rodziną. Jesteście naszym pradziadkiem. Ustroń, potem było Jastrzębie, Oaza, nawet słyszeliśmy dzisiaj o Oazie. Potem była Filadelfia w Wodzisławiu, w której spędziliśmy... Właściwie to my już pamiętamy naszą babcię tak bardzo, bo byliśmy z nią kilka lat, czyli byliśmy ludźmi Oazy. Gdy powstała Filadelfia w Wodzisławiu, 10 lat około, spędziliśmy tam wspólnie z rodziną, z małżonką. No i teraz jesteśmy prawnuczkiem waszym kościołem w Rybniku. Więc witaj, kochana rodzino. Kochamy Ustroń, góry. Też tam mamy takie pagórkowaty teren, ale góry to coś wyjątkowego, więc uwielbiamy tutaj być. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wczoraj być wspólnie z małżeństwami. Dzielić się naszym życiem, dzielić się tym, co przeżyliśmy z naszym Panem przez lata naszego małżeństwa. Kilka ważnych informacji, one będą przydatne też trochę w kazaniu, gdyż chciałbym kontynuować. Chciałbym mówić o rodzinie już do was wszystkich, bo tak naprawdę dzisiaj spotkaliśmy się tutaj jako rodzina, tak? Każdy z nas ma mamę, tatę lub miał, na pewno miał czy ma dziadków, babcie. Niektórzy mają jeszcze prababcie, czyli każdy z nas ma rodzinę. Nie każdy ma synów, córki, wnuczki, ale każdy miał mamę, tatę, dziadków i coś wcześniej przed nim, rodzinę. Więc kochani, Pan Bóg tak nas stworzył i tak zaplanował nasze życie, że umieścił nas w rodzinie. W rodzinie fizycznej, biologicznej i w rodzinie Bożej. Ja wraz z moją małżonką Marzenką jesteśmy, przepraszam za takie kolokwialne młodzieżowe słowo, fanami tej ziemskiej rodziny. Kochamy się... Wierzymy, że Pan Bóg dobrze zaplanował życie człowieka, czyniąc mężczyznę i kobietę, uzupełnienie jedno dla drugiego, połączył ich w małżeństwo. To jest fantastyczny Boży plan. I trochę nam smutno z jednej strony, a z drugiej jesteśmy bardzo podekscytowani, że do wieczności pójdziemy z tą rodziną, tak? Nie zabierzemy tej ziemskiej do wieczności. Więc Kościół to coś niezwykle ważnego. To rodzina, którą weźmiemy ze sobą na wieki wieków. Tam będziemy z Panem. O mało nie zapomniałem. Oczywiście przywożę serdeczne pozdrowienia z Rybnika. Och, udało się tym razem. Zazwyczaj schodzę i mówię, o Panie Boże, znowu zapomniałem pozdrowić. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Tak więc, kochani, naprawdę interesujemy się rodziną, kochamy rodzinę i zarówno tę fizyczną, naszą biologiczną, jak i Bożą. Więc garść faktów o tej pierwszej. Jesteśmy rodzicami czwórki dzieciaków. Przeżywamy wielkie błogosławieństwo, ja jako tata, synami zrodzonymi za młodu. Cieszę się bardzo, było tutaj trochę o wzorcach, basista i wiolonczelista rośnie wam, nie wiem czy zauważyliście, mały smyczek kiedyś zmieni na linijkę właściwie, na smyczek, także widzę, że się rozwijacie, będziecie mieli kiedyś nowy instrument. Dzisiaj była tylko zajawka. Więc moi synowie zrodzeni za młodu idą w taty ślady. Kiedyś padło takie niewinne pytanie, tato, ile ty miałeś lat, kiedy pobrałeś się z naszą mamą? 23. Aha. No i historia zaczęła się toczyć, więc pierwszy syn pojął żonę mając lat ile? Brawo. Ma żonę Martę, mieszkają w Krakowie. I słuchajcie, mamy wnuczkę. Mamy prawie roczną Tolę, więc wiem, że nie wyglądamy, ale naprawdę jesteśmy dziadkami. Potem 2 lata później miało miejsce fantastyczne wydarzenie.
Maciej, który, ten pierwszy to Filip i Marta, to małżeństwo, to drugie to syn Maciej. I mając lat ile? 23, tak, 2 lata później pojmuje za żonę Martynę. To są nasze starszaki, czyli mamy 2 małżeństwa w naszej najbliższej biologicznej rodzinie, a później nasze maluchy ciągle mieszkają z nami. I do maluchów należy Jonasz, który ma 20 lat, ale wyrosłeś nawet nie wiem kiedy, dlatego trochę żartuję sobie mówiąc maluchy. I no właśnie, w momencie jak już nie wyobrażałem sobie, że w naszej rodzinie może pojawić się ktoś inny niż syn, narodziła nam się Klaudia. Nasza najmłodsza córa, która ma lat 17. I teraz najważniejszą rzecz powiem odnośnie naszej biologicznej rodziny, że wszystkie nasze dzieciaki kochają Jezusa. Wierzę, że bardziej niż nas, rodziców biologicznych. Są rozkochane w Chrystusie i praktycznie to pokazują, służąc Mu z całego serca. Całymi już niektórzy rodzinami, inni jeszcze samotnie. Tak więc Filip z Martą są pomocnikami pastora w Krakowie. Służą Panu od wielu, wielu lat. Maciej z Martyną są liderami służby młodzieżowej, choć są młodymi ludźmi, ale Maciej z młodzieżą pracuje, służy, usługuje, prowadzi ludzi, rówieśników do Chrystusa od 9 lat już. Od 9 lat i fantastycznie usługuje innym, dzieląc się Jezusem. Jonasz to taki trochę artysta, gra na perkusji, fotografuje, zajmuje się mediami w kościele, a nasza najmłodsza, Klaudia, uwielbia Pana Boga, śpiewając Jemu na chwałę i robi to naprawdę pięknie i nie tylko pięknie, ale cieszymy się, bo dochodzą nas często słuchy, że porusza się w obecności Bożej, że ludzie to odczuwają, ludzie to widzą i jest też dla nich, mimo młodego wieku, wielkim błogosławieństwem. Dlatego jesteśmy dumni z siebie tak naprawdę, z tego, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu i wczoraj o tym mówiliśmy trochę więcej. To nie jest tak, że nam się udało, ale z pomocą Bożą ciężko na to pracowaliśmy, by być dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Kochani, kiedy uwielbialiśmy Pana Boga, przeczytałem napis, który jest na ścianie. Niech nam Bóg miłości w będzie i niech nam błogosławi. Ten napis mówi o tym, że to jest nasze życzenie, prawda? Życzymy sobie to, jest to modlitwa. Panie, bądź nam miłości, czyli Twoje miłosierdzie i Twoja przychylność nad naszym życiem niech okaże się w czym? W błogosławieństwie. I zadajmy sobie na początek pytanie, dlaczego chcemy, aby Bóg nam błogosławił? Po co? Czym dla nas jest błogosławieństwo? Dlaczego się o to modlimy? Dlaczego błogosławieństwo jest czymś tak ważnym? Boża przychylność, która wyraża się w sposób praktyczny, że zamieściliście to na swojej ścianie i modlicie się tymi słowami każdej niedzieli. Dlaczego? Po co? Nie wiem, czy jest zwyczaj czasami odpowiadać, ale jak ktoś chciałby, to proszę bardzo. Dlaczego? Ktoś chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Idziemy dalej. Na pewno rodzą wam się różne odpowiedzi. Drodzy, żyjemy w takim momencie historii, że błogosławieństwo kojarzy nam się z dobrobytem. Prawda? I powiem coś o dobrobycie, bo Boża przychylność często objawia się w dobrobycie, w błogosławieństwie. I najprościej, by zobrazować dobrobyt, to pomyśleć o ludziach bogatych. Ja wiem, trochę mój ojciec był góralem, żeby była jasność, z Nowego Sącza co prawda, ale zauważyłem w moim życiu, że górale to niezwykle pracowici ludzie,
niezwykle pracowici ludzie i często wiąże się z tym, to z tym, że żyją dostatnio, choć wychowywali się w bardzo surowym i trudnych warunkach. Łatwo jest uprawiać pole, gdy jest nizina, trudno w górach. Wiem coś o tym, bo moi dziadkowie mieli pole i to były pole gdzieś tam u góry. Więc ta pozorna trudność wymusza pracowitość, a pracowitość okazuje się kluczem do dobrobytu, do dostatniego życia. I trochę o milionerach, choć zaraz wyjaśnię trochę głębiej. Kochani, akurat w Stanach Zjednoczonych ludzie lubią statystyki, lubią liczyć, lubią przyglądać się ludzkiemu życiu i lubią szukać klucza do sukcesu. Więc zrobiono takie badania. Zrobiono takie badania, gdzie wymalowano obraz statystycznego milionera w Stanach Zjednoczonych. I wiecie, co się okazało? Że 87% milionerów w Stanach Zjednoczonych statystyczny milioner pracuje 8 do 10 godzin w tygodniu, około 30 lat jest aktywny zawodowo i 87% z tych ludzi ciągle u boku ma miłość swojej młodości, czyli swojego ukochanego z liceum, ze studiów lub swoją ukochaną ze studiów z liceum. 87%. Przebadano również nie tych najbogatszych, ale tych, którym dobrze się wiedzie. Wiceprezesów 1365 firm. I co się okazało? Że również podobny odsetek żyje ciągle z tą samą osobą, a aż 92% tych ludzi wychowywało się w domu, gdzie byli mama i tata, czyli w pełnym małżeństwie. I wniosek był taki, że powodzenie, błogosławieństwo, pokój, miłość, te wszystkie fantastyczne cechy rodziny przekładają się na praktyczne życie zawodowe, na coś bardzo praktycznego, na sukces w życiu, na dostatek. I z drugiej strony problemy, tak, w mojej rodzinie, w relacji z żoną automatycznie przekładają się na problemy w moim normalnym życiu. I już nie jestem tak błogosławiony, jak mógłbym być, gdyż czegoś mi zabrakło na samym dole. Zabrakło czegoś ważnego w tym Bożym fundamencie, którym jest rodzina. Inne badanie. Badanie wśród doradców małżeńskich. Szukano kluczowych wartości w małżeństwie. Co jest kluczem? Dlaczego niektóre małżeństwa są szczęśliwe, a inne nie? Co sprawia, że jednym żyje się w domu dobrze, a innym trudno? Inni sobie nie radzą. Czyli jakimi wartościami kierują się ci, którzy sobie radzą, a z czym mają problem ci drudzy? Oto jaka była odpowiedź. Ci, którzy sobie radzą, ci, którzy się kochają, ci, którzy zakładają dobry, solidny fundament pod swoje przyszłe rzeczy. Co robią? Komunikują się i słuchają. Afirmują i wspomagają członków rodziny. Szanują się wzajemnie. Rozwijają wzajemne zaufanie. Poświęcają czas i dzielą odpowiedzialność. Uczą się na błędach. Wspólnie świętują i pielęgnują tradycję. Dzielą wartości duchowe, szanują prywatność. Czy wam to coś przypomina? Mi to przypomina wartości, którymi powinien się kierować każdy z nas w domu Bożym. Sukces Bożej rodziny, jej pomyślność, błogosławieństwo jest tożsame, jeśli chodzi o wartości, z sukcesem rodziny biologicznej. Amen? Możemy tak powiedzieć? Ale wybieramy różne drogi i różne rzeczy są dla nas ważne. Kto nie wie, kto to jest, czy co to jest społeczność Amiszów? Kto nie wie? Wszyscy wiedzą. Zbór ma 100 lat.
Od razu widać. Ale gdyby ktoś się wstydził podnieść w tym momencie rękę, to powiem, że społeczność Amiszów to taka grupa ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy zatrzymali się, jeśli chodzi o rozwój cywilizacji. Po prostu świadomie uznali. To są ludzie, którzy kochają Pana Boga, dla których wartości biblijne, duchowe są absolutnie kluczowe i najwyższe, największe, najważniejsze. I postanowili odciąć się od postępu, od tego świata. Więc nie używają zdobyczy cywilizacji, telefonów, samochodów i tak dalej. Żyją tak, jakby czas się zatrzymał ponad 100 lat temu. I wyobraźcie sobie, że taka rodzina Amiszów wyruszyła pewnego dnia, no bo żyć przecież jakoś trzeba, do centrum handlowego, do nowoczesnego centrum. No i tak sobie idą mama, tata, syn, córka i jeszcze kilkoro dzieci i podziwiają ten nowy świat, którego nigdy wcześniej nie widzieli. Wiele rzeczy jest dla nich obce, nie wiedzą, o co chodzi i nagle, ponieważ mężczyźni mają inne zainteresowania niż kobiety, oni się rozdzielają i tata z synem idzie w jakimś kierunku, mama z dziećmi poszła w innym i widzą coś niezwykłego, jakieś takie fantastyczne, błyszczące drzwi, które się otwierają, wchodzą do nich ludzie lub wychodzą i zamykają. Tak patrzą, co to za dziwne zjawisko, podchodzą bliżej. Tato, wiesz, co to jest? No nie mam pojęcia, mówi ojciec. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Musimy się temu przyjrzeć. Tak stoją, patrzą, co się będzie działo. I nagle zbliża się do tych pięknych, metalowych drzwi starsza kobieta na wózku inwalidzkim. Drzwi się same rozsuwają, ona wjeżdża do środka. Drzwi automatycznie się zasunęły, znikła. Co to będzie, myślą sobie. Obserwują tu jakieś błyszczące numerki, zaczęły się u góry zmieniać. Myślą sobie, o co w ogóle chodzi z tymi drzwiami, gdzie ona jest? I po kilku minutach drzwi się otwierają i wychodzi piękna, dwudziestokilkuletnia kobieta. Patrzą tacy zszokowani i ojciec do syna, synu, natychmiast zawołaj tutaj swoją mamę. Kochani, różnymi wartościami w naszej rodzinie możemy się kierować i różne rzeczy mogą być dla nas ważne. Kto wierzy w to, że Pan Bóg ma plan dla twojego życia? Kto w to wierzy? Kto wierzy w to, że nie pojawiłeś się tutaj przez przypadek? Tak? Kto wierzy w to, że Pan Bóg nas stworzył, że zaplanował nasze bycie tutaj na ziemi? Czyli, że nie jesteśmy dziełem przypadku. Choć niektórym tak się wydaje. My, chrześcijanie, wierzymy w to, że Pan Bóg zaplanował naszą obecność tutaj na ziemi. Prawda? Amen? Dzisiaj chciałbym przybliżyć wam historię jednego małżeństwa, co do którego nie ma wątpliwości żadnych, że Bóg miał plan dla ich życia. Będzie to małżeństwo starotestamentowe, człowieka, którego nazywamy dzisiaj ojcem wiary, a na imię ma jak? Abraham. I jego pięknej żony Sary. Kochani, ja naprawdę w to wierzę. Wierzę, że dzisiaj uwierzycie i wy na podstawie tej historii, że wasza obecność tutaj na ziemi nie jest dziełem przypadku i że Bóg ma plan dla waszego życia. Ale by być bardziej precyzyjnym, nazwijmy ten plan planem A. Ok? Możemy tak się umówić? Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg cię stworzył, ma pewne plany. Chce ci co robić? Błogosławić. Ma plan dla twojego życia i nazwijmy ten plan Boży planem A. I oto jak Bóg komunikuje no i muszę teraz zmienić imię, nie Abrahamowi, ale Abramowi, to jest ten sam człowiek, ileś tam lat wcześniej, my znamy go jako Abrahama, ileś tam lat wcześniej ten człowiek nazywa się Abram i Bóg objawia mu się, przemawia do niego i mówi mu wprost, jaki mam plan odnośnie twojego życia. Nazywamy go na potrzeby tej chwili planem A. Abram ma wtedy 75 lat. Czyli dosyć. Czy ja powiedziałem, że małżeństwem jesteśmy od 28? Chyba nie.
Czy powiedziałem, że jestem rok starszy od waszego pastora? Niedawno miał 50, wiem coś o tym. Jesteśmy na drugim brzegu. Okej. Plan A. Historia opisana jest w Księdze Wyjścia w 12 rozdziale i tak trochę będę skakał po tej historii i po tekście biblijnym, dobrze? Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. A wywiodę z ciebie naród i będę ci co? Błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Piękny plan? Piękny plan. Nawet w tym planie, w tym wersecie mamy odpowiedź, dlaczego Bóg chce nam błogosławić. Zauważyliście? Będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię, czyli staniesz się znany, będzie o tobie głośno. Po co? Abyś stał się błogosławieństwem. Abyś stał się błogosławieństwem. Bardzo kluczowe słowo Pana. I staniesz się błogosławieństwem. Bóg mówi dalej: będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Plan A. Co robi Abram? Rusza. Bierze swoją żonę, bierze swoją najbliższą rodzinę. Bóg powiedział: opuść swój dom, opuść ojca, matkę, bo mam plan dla kogo? Dla ciebie. Mam plan dla ciebie. Bez względu na to, jaka jest twoja przeszłość. Czy pochodzisz z rodziny, z której jesteś dumny, czy której się wstydzisz, dla Pana nie ma to większego znaczenia. Pojawiłeś się tutaj nie przez przypadek i ma Pan swój plan, plan A, dokładnie dla ciebie. Więc Abram opuszcza swój dom, dom rodzinny, opuszcza Haran i rusza do ziemi kananejskiej. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Piękna obietnica. Wywyższę cię, będę ci błogosławił. Staniesz się znany i będziesz błogosławieństwem. Wywiodę z ciebie liczny naród. Plan A dla życia Abrama. I zaczął płynąć czas. 75 lat to mało czy dużo? Sporo. Wtedy trochę mniej, bo ludzie żyli dłużej. Mimo to sporo. Więc Pan Bóg zapowiada, co zrobi w życiu Abrama. Jak będzie wyglądało jego życie i zaczynają płynąć lata. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Plan Boży się jakoś nie wypełnia. Jakoś nie widzę tych narodów. Owszem, jest pewien element błogosławieństwa. Abram staje się zamożnym człowiekiem. Nawet dosyć sławnym i słynnym. Ma piękną żonę i powodzi mu się nieźle. Ale ciągle żyje faktem, że jest coś więcej. Chociaż ma już aż 75 lat. Z drugiej strony jest tylko człowiekiem. Człowiekiem czekającym na to, że wypełni się to, co Pan mu obiecał. I kiedy coś Pan nam obiecuje i zaczyna płynąć czas, to wydaje nam się, że upływający czas jest czasem straconym, że czas działa na naszą niekorzyść. Chcielibyśmy już teraz i tutaj być błogosławieni, być znani i tak dalej, i tak dalej. Dopowiem a propos tego wstępu o milionerach, nie jestem milionerem, by była jasność. Ale absolutnie uważam się za człowieka błogosławionego. Absolutnie tak. Czyli Boże błogosławieństwo i obfitość ma wiele wymiarów. I znam Słowo Boże, które mówi: lepsza kromka suchego chleba i pokój, i super rodzina, i zdrowe relacje,
niż ziemskie bogactwo i zrujnowane życie, prawda? Wielu bogatych ludzi tego świata postanowiło zakończyć swoje życie przedwcześnie, gdyż okazuje się, że bogactwo nie czyni człowieka szczęśliwym. To tak na marginesie. I kiedy zaczynają płynąć lata, Pan ponownie przychodzi do Abrama i zaczyna znowu mówić mu o planie A, o jego obietnicy. Abram patrzy wokół siebie i mówi, ale ja nie mam w ogóle syna, nie mam w ogóle dziecka. I cóż mi po tych wspaniałych obietnicach, skoro moim dziedzicem, dziedzicem mojego dobrobytu, spadkobiercą mojego błogosławieństwa będzie człowiek, który nazywa się Eliezer, jest moim sługą, jest niewolnikiem. Co mi z tego? Co mi z tych obietnic? Co mi z tego nawet bogactwa i dobytku, który mam? Skoro dziedziczyć to wszystko będzie niewolnik. I wtedy Bóg mówi mu, nie tak, nie tak. Plan A jest fantastyczny. Nie tak, nie tak. I Bóg mówi bardzo ważne słowa. Mówi mu tak. Dziedzicem będzie twój syn. Ktoś, kto wyjdzie z twojego wnętrza. I następnie Bóg wyprowadza Abrama z namiotu. Do życia w pewnych warunkach i okolicznościach można się przyzwyczaić. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy nasze niedoróbki, na przykład w naszych domach. I je widać wtedy, kiedy rzeczy nie skończyliśmy. Tak? Nie skończyliśmy, wiecie, jest taki remont, a to zrobię później, pojawia się niedoróbka. I fenomen niedoróbki polega na tym, albo prowizorki, że ona trwa lata. A jeszcze większy fenomen, że my jej w ogóle nie widzimy. Ale kiedy wejdziesz do takiego domu, myślisz sobie, jak mogą tak mieszkać? Ludzie tego nie widzą, więc co robi Bóg? Wyprowadza Abrama na zewnątrz i pokazuje mu co? Niebo. Popatrz wyżej, popatrz w górę i co widzisz? Czyli Abraham nagle już nie widzi tego swojego niedorobionego życia. Właściwie życia w pewnej porażce, bo choć jest bogatym człowiekiem, to myśli sobie, co po tym wszystkim, skoro nie mam syna, skoro nie mam dziedzica, skoro niewolnik będzie musiał posiąść to wszystko. Ale Bóg mówi, popatrz na niebo, popatrz na gwiazdy, no widzę i co z tego? Czy możesz je policzyć? Pyta Bóg, no nie mogę, nie mogę. Takie ich mnóstwo. I Bóg mówi mu wtedy, takie będzie, tak liczne. Bóg jest matematykiem również. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I co czytamy? A wtedy Abram uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Czyli zostało coś niezwykle ważnego dodane do jego życia. Wiara w niemożliwe. Bo jak, czy pojawił się wcześniej człowiek, którego potomstwo było tak liczne, że nie można go zliczyć na ziemi? Wydaje mi się, że nie. A Bóg mówi, nie tak, nie ten namiot, który jest jakąś niedoskonałością i niedoróbką, nie niewolnik, o którym myślisz, ale wyjdź na zewnątrz, popatrz w niebo, moja obietnica, mój plan A to coś takiego. Abraham mówi, wow, wierzy Bogu, Bóg poczytuje mu to za sprawiedliwość i zawiera z nim przymierze. Układ, tak? Wierzysz mi na słowo, plan A się wypełni. Tak wierzę, mówi Abram. I ciekawą rzeczą jest to, że robiąc analogię do naszego chrześcijańskiego życia, nazwalibyśmy to momentem zawierzenia życia Chrystusowi, tak? Momentem kroku wiary. Panie, jesteś Panem mojego życia, oddaję je całe Tobie. I wtedy Chrystus mówi, tak, jesteś sprawiedliwy dzięki ofierze krzyża, którą złożyłem za Twój grzech, za Twoje życie. Moment przymierza. Pewnego układu. Trwaj w tym przymierzu, plan A się wypełni. Ale co się dzieje? Zaczynają płynąć lata i nic się nie dzieje. Bóg mówi,
nie niewolnik będzie dziedziczył, ale twój syn. A tego syna nie ma. A lata lecą. A lata lecą. W 16 rozdziale pojawia się plan B. Wymyśla go ukochana żona Abrama, Saraj. Tymczasem Saraj, żona Abrama, nie dała swojemu mężowi dzieci. Miała jednak służącą, Egipcjankę, której było na imię Hagar. Pewnego razu Saraj wyznała Abramowi: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. Czyli ponieważ nic się nie dzieje, mamy swój pomysł. Ludźmi jesteśmy naprawdę kreatywnymi. Mamy swój pomysł. Pojawia się plan B, wymyśla go Saraj i wtedy tak było, że pani mająca służące mogła dać swojemu panu służącą za żonę, mógł z nią współżyć, mogła urodzić dziecko, które było dziedzicem i w sensie takim duchowym Saraj uważałaby tego syna jako swojego, gdyż urodziła go jej służąca. To był plan B. I Abram jest posłuszny swojej żonie. Usłuchał rady Saraj, tak? Więc dzieje się dokładnie tak, jak wymyślono. Abramowi rodzi się syn, ale zanim syn się rodzi, Abram ma wtedy, kochani, 85 lat, tak? Czyli od momentu wyjścia, od momentu przymierza mija 10 lat, czyli po 10 latach można się zniecierpliwić? Można. Tym bardziej, jak się ma 75 lat i nagle już jest 10 więcej. Więc biorą się ludzie do roboty, mają swój pomysł. Zrealizujemy Bożą obietnicę. Mój syn ma być dziedzicem, więc zatroszczę się o to. To jest układ, to jest umowa między małżeństwem. Saraj mówi też, zatroszczmy się o to, żebyś miał tego syna. Ale co się dzieje? Jaki jest owoc planu B? Kochani, mamy plany B na nasz, nazwijmy to technicznie, sukces, na powodzenie. Mamy plany B. Bierzemy w życiu sprawy w swoje ręce, żeby nam było lepiej, tak? Żeby nam było dobrze, żeby nam było wygodniej. I ten plan A, który jest tak wyraźny w momencie, kiedy oddaję życie Chrystusowe, ponieważ płyną lata, a życie nie jest łatwe, gdzieś się zaciera, gdzieś się rozmydla, gdzieś staje się mniej wyraźny, no i trzeba sobie przecież jakoś radzić. Czy jestem wtedy tak samo rozkochany w Panu jak na początku? No szczerze mówiąc, tak nie bardzo. Czy jestem pełen takiego poświęcenia, jak kiedyś tam, kiedy z Panem zawierałem przymierze? No, trochę ostygłem, muszę przyznać. Czy myślę o tym, by stać się błogosławieństwem dla innych, będąc wzorem, naśladowcą Chrystusa? No, tak nie za bardzo, ale Bóg jest łaskawy. Ale Bóg jest łaskawy i jakoś to będzie. I zaczynamy się naprawdę sami troszczyć o nasze życie. Robimy bardzo wiele. W dzisiejszym momencie historii jest to naprawdę bardzo, bardzo widoczne. Widzimy to w życiu rodzin chrześcijańskich, w kościołach, jak wiele energii ludzie, my chrześcijanie, wydajemy, aby nam się lepiej żyło, aby mieć lepszą pracę, aby więcej zarabiać. To zazwyczaj wiąże się z dłuższą pracą, z cięższą pracą, z większym zaangażowaniem. I kiedy nam naprawdę już się nieźle wiedzie, myślimy sobie, aha, teraz się musimy zatroszczyć o nasze dzieci. Edukacja powszechna jest niewystarczająca. Trzeba ją uzupełnić. Trzeba ją uzupełnić, ale potrzebne są pieniądze, bo to już będą zajęcia prywatne. Robimy bardzo wiele, by żyło nam się dostatnio, by żyło nam się dobrze, byśmy czuli się błogosławieni. Więc mamy plan B, mamy plan B, mamy pomysł małżeństwa na wykonanie tego, co Bóg kiedyś zamierzył wobec ich życia. I wiecie, jaki jest owoc tego planu B? Kłótnia. Małżeństwo Abrama i Saraj zaczyna się kłócić.
Gdyż co się okazało, gdy służebnica Hagar zobaczyła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. Pan mi dał potomstwo, a tobie go odmówił. Ja jestem lepsza. Noszę dziecko twojego męża, Abrama. Zaczęła pogardzać swoją panią. I co mamy? Kłótnie. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. Wtedy Saraj oskarżyła kogo? Abrama. Ciebie winię za moją krzywdę. Prawdziwe małżeństwo, tak? Prawdziwe małżeństwo. Kochani, uwielbiam Boże Słowo, że nie jest z cukru, że nie pokazuje żywotu w cudzysłowie świętych, ale pokazuje życie prawdziwych ludzi z ich słabościami, z ich ułomnościami, z ich własnymi pomysłami na życie, z elementem pomożemy Panu Bogu. Chcemy być błogosławieni, chcemy być Mu wierni, ale skoro nic się nie dzieje, weźmy sprawy w swoje ręce. Przecież widzisz, że Pan uczynił mnie niepłodną. Przecież Ty to widzisz, więc zróbmy coś z tym. I co się dzieje? Zaczynają się kłócić. Ty jesteś winien. Ty jesteś winien. Ciebie winię za moją krzywdę. Ja sama dałam Ci moją służebnicę w ramiona, a ona, odkąd zauważyła, że jest w ciąży, ma mnie za nic. Małżeństwo zaczyna się kłócić. Zaczyna być problem w życiu małżonków. Niech Pan będzie sędzią między mną a Tobą. Wow, idzie ostro, prawda? Czujecie to napięcie? Tą bitwę? Niech Pan nas rozsądzi. Kto ma rację? Dlaczego jest nam teraz tak źle? A miał być przecież tak dobrze. Twoja służąca jest pod Twoją władzą, mówi Abram. Możesz z nią zrobić to, co uważasz za słuszne. Typowy facet. Pewnie rozbolała go głowa i mówi, daj mi święty spokój, zrób z tym coś, należy ona do ciebie, rozwiążmy ten problem tu i teraz. I Saraj rozwiązuje ten problem, wypędza, wygania z domu Hagar, która jest w ciąży. Nie interesuje mnie już ten plan B. Plan B był do bani, nawet nie oczekujemy tego syna, wynocha. Ale Pan jest łaskawy i jest taka dygresja w tej historii. Dygresją jest właśnie Hagar, służebnica, wypędzona. Oczywiście pogardzała swoją panią, zrobiła coś, co nie należy, ale Pan Bóg przychodzi do niej w postaci anioła. Czytam dokładnie. Hagar, służąco Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Kochani, plan B zawsze tak się kończy i nie tylko my ponosimy jego konsekwencje. Bóg musi przyjść i zapytać nas, ludzi, na których mieliśmy wpływ, skąd przychodzimy i dokąd idziemy. O co nam tak naprawdę w życiu chodzi? O co ci tak naprawdę chodzi? Jaka jest twoja przeszłość, ale dokąd zmierzasz? Odpowiada. Uciekłam od Saraj mojej pani, odpowiedziała. Wróć do swojej pani, rozkazał anioł, i bądź jej posłuszna. Obficie rozmnożę twoje potomstwo, zapowiedział jeszcze anioł Pana. Stanie się ono tak liczne, że trudno je będzie policzyć. Następnie anioł Pana oświadczył. Oto poczęłaś i urodzisz syna i nadasz mu imię Ismael. Dlatego, że Pan wejrzał na twoją niedolę, będzie on jak dziki osioł, przeciwny wszystkim, a wszyscy przeciwni będą jemu. Swoje siedziby rozmieści na przekór swoim braciom. Czyli po pierwsze wróć do miejsca, które opuściłaś i bądź posłuszna swojej pani. Czyli zbuntowałaś się przeciwko swojej pani, ale nie tylko przeciwko niej, ale przeciwko Panu, który jest nad życiem tychże ludzi. Więc wróć w to miejsce, bądź posłuszna twojej pani, ale Pan też wejrzał na twoją niedolę i urodzisz tego syna. Jego potomstwo będzie liczne. Ale co mówi Pan? Poniesiesz konsekwencje swojego czynu. Będzie on jak dziki osioł, przeciwny wszystkim, a wszyscy przeciwni będą jemu. Chcielibyście usłyszeć takie proroctwo odnośnie swojego dziecka? Chcielibyście? Ja bym nie chciał. Mało tego, tenże człowiek, mały,
swoje siedziby będzie rozmieszczał naprzeciw swoim braciom. Czyli będzie wkurzał ludzi, będzie ich denerwował. Nie chcę ciągnąć tego wątku, ale to liczne potomstwo Ismaela żyje do dzisiaj i jest dokładnie takie, jak anioł powiedział. Okej. Wracamy do planu A. Gdy Abram miał 99 lat. Choć wydało mu się, że już jest stary, ma on 75 lat, choć plan A był fantastyczny, bo dotyczył jego przyszłości, tego, że będzie miał dzieci, będzie miał potomka, że z nie tylko jednego, ale jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Upływa czas, plan A się nie realizuje, pojawia się plan B i nagle Abram ma 99 lat i Pan przychodzi do niego. I co mówi? Ukazał mu się Pan i powiedział do niego: ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Piękne słowa? Piękne słowa. Ale te piękne słowa były też słowami korekty. Słowami napomnienia. To nic, że upłynęło 24 lata. To nic, że plan A, choć wydawał się mało prawdopodobny wtedy, teraz jest już jaki? Niemożliwy do zrealizowania. Niemożliwy do zrealizowania. I zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że kiedy Bóg wraca do planu A, to dodaje dodatkową trudność. Nie ten z Hagar będzie tym, który wyjdzie z twojego łona, ale to z Sarą będziesz miał syna. Więc Bóg wraca do planu A, mówi: żyj blisko mnie, czyli trzymaj się mnie mimo okoliczności, mimo tego, co ci się wydaje, tak? Przerobiłeś już plan B i widzisz, jak się skończyło? O mało nie rozleciało się twoje małżeństwo. Musiałeś szukać Boga już nie jako kogoś, kto ci błogosławi, ale jako sędziego. Słuchaj, wracamy do planu A. I plan A jest niezwykły. Wiecie, dlaczego musiały upłynąć 24 lata? Dlatego, że plan A miał się stać niemożliwym do zrealizowania, bo częścią planu A, o czym Abram nie wiedział, była jego ukochana księżniczka, bo tak tłumaczy się imię Sara, Saraj. Częścią planu A była jego żona. Była jego żona. Bóg nie chciał, żeby ten wspaniały Boży mąż, ojciec wiary, był, ponieważ miał żonę, niejako sam twórcą, dziedzicą, kreatorem błogosławieństwa. Nie tylko dla siebie, ale też dla innych. W planie A była też jego ukochana żona. I co Bóg mówi? Przypomnijmy sobie słowa do Abrama. Będę ci błogosławił, mówi Bóg do Abrama. Teraz rozdział 17 Księgi Wyjścia, werset 16. Będę jej błogosławił. Wow! Ciekawe, prawda? A także dam ci z niej syna. Bóg powtarza. Będę jej błogosławił. I teraz trzymajcie się mocno waszych fantastycznych nowych krzeseł i wywiodę z niej całe narody. Kiedy Bóg zawierał przymierze, mówi, że z ciebie, Abramie, wyjdą całe narody, a teraz dopowiada. Potrzeba było trochę czasu, by coś się wydarzyło, by ponieść jakieś tam porażki, by czegoś się nauczyć, by spróbować czegoś, co nie działa, co myśmy wymyślili. Co myśmy próbowali włożyć Panu Bogu w serce, w umysł, co myśmy myśleli, że dobrze się skończy. To nie zadziałało. I z pomocą przychodzi Bóg. Bóg przychodzi z korektą, Bóg przychodzi z zachętą. I do wykonania planu A potrzebna jest druga połowa. Potrzebna jest Sara. Z niej wywiodę całe narody. Pochodzić będą od niej królowie. Wtedy Abram padł na twarz i uwielbił Pana. Myślicie, że tak było? Połowicznie. Padł na twarz, bo zachciało mu się śmiać.
Bo jak leżysz na twarzy, to nie widać, jaki jest wyraz twojej twarzy. Kiedy Bóg wraca do planu A, to mówi takie niedorzeczności, że aż śmiać się z nich chce. Więc Abraham pada na twarz i się śmieje. No mówi, no przecież to się już w głowie nie mieści. Padł na twarz i roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem, czy stuletniemu urodzi się dziecko? Czy będzie mogła urodzić Sara kobieta, która liczy sobie 90 lat? I powiedział Abraham do Boga, oby tylko Ismael, czyli ten z Hagar, mógł żyć blisko ciebie. Lecz Bóg powiedział, nie tak będzie. Jednak moje przymierze ustanowię z Izakiem, którego urodzi ci Sara. O tym czasie, w następnym roku, na twoje setne urodziny. Jakoś tak się lepiej poczułem. Tymi słowy Bóg zakończył rozmowę z Abrahamem, po czym wzniósł się w górę. Ominąłem celowo jeden ważny element. Kiedy Bóg przychodzi do Abrama, który ma 99 lat, a jego żona ma 90, kiedy mówi mu, że wracamy do planu A potrzebna jest twoja żona, do planu A potrzebne jest to, abyś poznał, że jestem Bogiem jakim? Wszechmocnym. Wszechmocnym, że wszystko mogę. I wtedy, co się dzieje? Abraham się śmieje, ale z drugiej strony jestem przekonany absolutnie o tym, że w końcu wierzy znowu Panu. Nie na darmo nazywa się ojcem wiary. Znowu wierzy Panu w te rzeczy niemożliwe i Bóg idzie krok dalej i mówi, okej, teraz następuje coś ważnego. Już nie będziesz nazywał się Abraham, co znaczy ojciec dostojny. Bo to był ktoś. Ta dostojność, ta pozycja, ten element ziemskiego błogosławieństwa jest coś, co nas, mężczyzn, facetów, przepraszam za to słowo, rajcuje. Lubimy, gdy się nas szanuje. Żony, szanujcie swoich mężów. My to lubimy. My tacy jesteśmy. My prawdziwi faceci. Amen? Jest męska część na sali. Super. Więc ojciec dostojny. Wow. Ale czegoś w tym brakuje. Będziesz teraz Abrahamem, który znaczy ojciec mnóstwa. Bo twoje życie nie jest tylko po to, by cię podziwiali, byś był bogaty, byś był dostojny, ale twoje życie jest po to, aby się pomnożyło w życiu twojego potomstwa, w życiu twojego dziecka obietnicy Izaka, i będziesz miał więcej dzieci. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, tak liczne jak piasek na brzegu morskim, więc musisz być kimś innym. Nie chodzi tylko o ciebie, chodzi o tych, którzy przyjdą po tobie, którzy będą mówili o tobie, o, to był człowiek wiary, to był człowiek, który miał chwilę słabości, który kłócił się ze swoją żoną, ale to był człowiek, kiedy Pan mówił, zawsze chwytał się wiarą, choćby nie wiadomo, jak niedorzeczne było to, co Pan mówi. Amen? I Bóg kończy rozmowę. Bóg kończy rozmowę. Bóg jest konkretny. Bóg kończy rozmowę. I kochani, wchodzimy w 18 rozdział i będziemy kończyć tę opowieść. Do wypełnienia planu A potrzeba dwojga. Jeśli jesteś małżeństwem, jeżeli Bóg powołał ciebie, dał ci żonę, dał ci męża, dopiero w małżeństwie jesteś kompletny. To plan A dla twojego życia, to będzie plan A dla waszego życia. Dla waszego życia. Dla życia ciebie i twojej żony. Dla życia ciebie i twojego męża. Bo już nie jesteście dwojgiem, ale jesteście jedno. Więc do wypełnienia planu A trzeba było dwojga. Plan A nie zakładał udziału Sary w tym błogosławieństwie. Nie zakładał. Abraham wiedział tylko, że będzie miał syna, ale no wtedy by pewnie w to nie uwierzył. Gdyby nie porażka, gdyby nie plan B, głupi pomysł, do planu A trzeba dwojga. I wiecie co? Z Abrahamem Bóg przerobił już co nieco, przemawiał do niego ten człowiek, wiele przeżył, nauczył się Boga słuchać, ale do planu A potrzebna jeszcze była Sara.
I Bóg przychodzi do Sary. Tak naprawdę wydaje się, że przychodzi do Abrahama. Ukazał mu się Pan. W Dąbrowie Mamrego, gdy w skwarze dnia, gdy siedział u wejścia do namiotu, w pewnej chwili spojrzał, zobaczył naprzeciw siebie trzech mężczyzn. Jednym z tych trzech mężczyzn był Pan, żeby była jasność. Dwaj pozostali to byli aniołowie pańscy. Na ich widok wstał, wybiegł im na spotkanie i pokłonił się im aż do ziemi. Panie, zaprosił, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, nie omijaj, proszę, swego sługi. Pozwól, proszę, niech przyniosą trochę wody, obmyjcie sobie nogi, odpocznijcie pod drzewem, przyniosę też coś do zjedzenia. Posilicie się, a potem pójdziecie dalej, bo wiem, że jesteście tutaj tylko po drodze. Dobrze, zgodzili się, uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham pośpieszył więc do namiotu Sary. Kochani, Pan naprawdę wiedział, jak będzie wyglądał scenariusz tego dnia. Więc Abraham idzie do swojej żony Sary i mówi: proszę zagnieć czym prędzej ciasto z trzech miar najlepszej mąki, przygotuj proszę placki. Potem pobiegł do zagrody z bydłem, wybrał najlepsze ciele, przekazał je słudze do przyrządzenia. W końcu przyniósł masło, mleko, gotowe dania mięsne, postawił przed gośćmi i zaprosił ich do posiłku. Sam stanął naprzeciw nich pod drzewem. I Pan, czyli... załatwiliśmy pewne formalności, tak, mamy gości w domu, trzeba trochę pobiegać, trzeba się trochę natrudzić i Pan, i Abraham staje przed Panem. I co, więc o co chodzi? Więc o co chodzi? Wiecie, o co chodzi? Gdzie jest Twoja żona Sara? Gdzie jest Twoja żona Sara? Pan jest naprawdę cudowny. Pan jest cudowny. Pan kocha nasze żony, tak? Wydaje mi się, że bardziej niż nas, bo często nasze żony są lepszymi ludźmi niż my, mężczyźni. Ostatnio taką książkę czytałem, mniejsza o szczegóły, ale w tej książce też pada takie zdanie: na szczęście moja żona była lepszym człowiekiem niż ja. Jest to trochę prawdą też w moim życiu, dlatego te słowa są mi bardzo bliskie. Gdzie jest twoja żona Sara? Zapytał go w pewnej chwili. W tym oto namiocie wskazał Abraham. Wtedy usłyszał. Kochani, ten namiot nie był daleko. Czy Pan wiedział, albo inaczej, czy Pan nie wiedział, gdzie jest Sara? Przepraszam? Wiedział. Pan wiedział. Pan wiedział. W tym oto namiocie. Czyli, ale załóżmy, że nie wiedział. Więc skoro Pan się dowiaduje, chociaż ja wierzę, że wiedział. Skoro Pan się dowiaduje, że w tym oto namiocie i ten namiot jest wystarczająco blisko, Pan donośnym głosem mówi: na pewno wrócę do Ciebie za rok o tej porze. Twoja żona Sara będzie miała wówczas syna. Sara nasłuchiwała. Pragnęła, przycupnęła u wejścia do namiotu, który stał za mówiącym panem. W tym czasie Abraham i Sara byli już w podeszłym wieku. U Sary ustał cykl miesięczny właściwy młodszym kobietom. Dlatego roześmiała się w myślach. Teraz, gdy jestem stara, mam doświadczać rozkoszy. Mój mąż również jest stary. Takie fantastyczne małżeństwo. Po prostu mocno chodzą po ziemi, naprawdę mocno chodzą po ziemi. Wtedy Pan zwrócił się do Abrahama. Dlaczego Sara śmieje się i pyta? Czyli Pan wiedział. Pan wiedział, że ona jest blisko, że ona słyszy. Choć była w namiocie, gdzieś tam się kryła, Pan chciał, żeby usłyszała i ona, jaki jest plan A. Że plan A jest niemożliwy, że plan A jest przedziwny, ale jest naprawdę fantastyczny. Jest naprawdę fantastyczny, bo nie jakiś niewolnik będzie dziedzicem, nie jakiś syn z niewolnicy, ale będziemy mieli prawdziwe dziecko. Prawdziwe dziecko. I więcej dzieci. Więc Sara się śmieje i Pan mówi, dlaczego Sara się śmieje? Więc Pan widzi w ukryciu. Dlaczego Sara śmieje się i pyta, czy naprawdę mogłabym urodzić dziecko, skoro jestem stara? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Kochani, jakikolwiek plan A nie został Ci objawiony kiedyś tam, czy jest coś niemożliwego dla Pana? Być może myśli sobie, fajnie było, Pan mówił do nas wspaniałe rzeczy, Pan mówił do mnie, ale upłynęło już tyle lat i nic się nie dzieje. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Na pewno wrócę do Ciebie i Sara będzie miała syna. Sara przelękła się, nie śmiałam się, zaprzeczyła, ale on powtórzył,
a jednak się śmiałaś. Mężczyźni wstali i wyruszyli w kierunku Sodomy. Kochani, nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Pan chce nas błogosławić, bo chce, abyśmy my stali się błogosławieństwem. Możemy mieć fantastyczne życie, możemy być ojcami, czy mężczyznami, czy ludźmi o jakiejś pozycji, których inni podziwiają, ale jeśli nie będziemy mieli szczęśliwej, dobrej rodziny, jeśli nie zostawimy czegoś po sobie, co jest z ciała i krwi, nie będziemy nigdy szczęśliwi. Ja wiem, że nie wszystkich Bóg powołuje do małżeństwa, ale dzisiaj mówimy przecież o małżeństwach, więc zajmujemy się tylko tym. Kochani, jest plan A. W którym jesteś miejscu? Jeżeli w miejscu zwątpienia, bo myślisz sobie, nic się nie dzieje, Pan dzisiaj mówi do ciebie, ja jestem Bogiem wszechmocnym. Czy jest coś dla mnie niemożliwego? Jest plan A, jest piękny czas przymierza, ale jest też upływający czas i nasze błędy, i nasze pomysły, ale Pan z nas nie rezygnuje. Kochani, cudowne w tej historii jest to, że tak naprawdę łono Saraj musiało umrzeć. Pan czekał, aż łono Sary umrze, aby pokazać, że dla mnie wszystko jest możliwe. Że skoro ja powiedziałem, że będzie tak, tak i tak, to tak będzie. Chcielibyśmy na chwilę stanąć przed Panem w modlitwie. Tak jak stanąć w sensie duchowym, siedźmy, może pochylmy głowę i stańmy w sensie duchowym przed Panem. I chcemy Mu wyznać. Wyznać posłuszeństwo. Wyznać Jego wszechmoc. Wyznać Jego moc nad naszym życiem. Że cokolwiek nam obiecał, cokolwiek włożył w nasze serca, kiedyś tam dawno, albo cokolwiek wkłada teraz, to się spełni. To się spełni. Zacznie upływać czas, będzie nam się może wydawało, że nic z tego, że już jest za późno, że trzeba brać sprawy w swoje ręce, trzeba zainwestować w to, tamto, bo po prostu inaczej stanie mi się krzywda. Nie stanie się krzywda. Pan czuwa, Pan jest obecny i Pan zawsze, dopóki człowiek żyje, będzie chciał wrócić do planu A i na tenże Boży, cudowny plan nigdy nie jest za późno. Amen? Bo Pan jest Bogiem wszechmocnym. Bo Pan jest Bogiem wszechmocnym. Plan A będzie wywoływał uśmiech, niedowierzanie. To nic. To nic. Pan jest Bogiem wszechmocnym. Panie, stoimy dzisiaj przed Tobą i modlimy się o to, abyś objawiał nam Twoją wolę względem naszego życia. Panie, chcemy trwać przy Tobie, wsłuchiwać się w Twój głos. I Panie, chcemy być częścią tego planu A. Chcemy, abyś nam błogosławił. Ale po to, abyśmy my stali się błogosławieństwem dla innych, bo tak wielu jest potrzebujących wokół nas. Wśród naszych najbliższych, w naszych rodzinach. Chyba najbardziej potrzebującymi są nasze dzieciaki. Nasze dzieci, które urodziły się w naszych rodzinach. Panie, ale jest jeszcze coś więcej. Jest to potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. I Panie, modlimy się dzisiaj o to i wierzymy w to, że będąc Tobie posłusznymi, jako Kościół, jako Boża rodzina, będziemy mieli wpływ na tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Amen. Będziemy dla nich błogosławieństwem. Nie będziemy małymi egoistami. Panie, daj, Panie, daj, Panie, daj. Ale kiedyś odejdziemy szczęśliwi, widząc, jak wielkie jest nasze potomstwo. Jak wiele wpływu i fantastycznych rzeczy wydarzyło się dzięki planowi A w naszym życiu. Jak wielu ludzi poznało Chrystusa, jak wielu ludzi zostało ubłogosławionych, jak nasze dzieci robią rzeczy, o których kiedyś tylko marzyliśmy, jak idą za Chrystusem, ponieważ my za Nim dzisiaj kroczymy. Panie, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Dlatego dzisiaj
Stajemy w wierze, i ogłaszamy, Panie, niech Twoja wola się spełni. Amen. Niech Twoja wola, która jest wolą nieba, spełni się tu na ziemi, w naszym życiu. Niech tak będzie w imieniu Jezusa. I zawsze, kiedy przyjdzie nam jakiś głupi pomysł, Panie, bądź nam miłościw. Tak jak czytamy na ścianie. Bądź nam wtedy miłościw i błogosław nam tym doskonałym Bożym planem, planem A, który masz dla naszego życia. Amen.